Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku z otwierania Saszytek Niespodzianek z serii Super Things. Zostało mi ich jeszcze naprawdę sporo, ale uważam, że dzisiaj powinniśmy się już wyrobić ze wszystkimi. Co prawda jest ich naprawdę potężna ilość, więc tutaj jeszcze są tym bardziej same figurki. Drugie tyle to jeszcze mamy tutaj do dyspozycji, jeśli chodzi o kwestie figurek z pojazdami. Mam nadzieję, że uda mi się trafić na ten złoty. Brakuje nam również jeszcze doktora Volta, który potrafi świecić w ciemności, co sobie oczywiście sprawdzimy, o ile w nią trafimy, co jest najważniejsze, więc nie zwlekając, zaczynamy. Tak więc zostało nam jeszcze sporo saszetek niespodzianek do otworzenia. Jestem mega ciekawa, czy w tym unboxingu uda nam się trafić mega rzadkiego doktora Volta, który jest do zdobycia oczywiście. Fajnie by było też trafić jakąś złotą figurkę. Póki co mamy jedną złotą i dwie srebrne. Jak pamiętacie, naszą złotą figureczką tutaj jest ten jakby taka koparka, niby to czołg, nie wiem, ciężko stwierdzić. Tutaj kolejna figureczka to jest ta nasza srebrna oraz klucz, który również jest z tych srebrnych figurek. Mamy też tutaj kwestię podzielenia tych figureczek. Jest jeszcze sporo do zdobycia, więc tym bardziej nie mogę się doczekać. O, ciekawe, czy trafimy sobie tutaj tą śrubeczkę. Mega by nam pasowała do klucza. Ale nie zwlekając, zaczynajmy otwierać kolejne saszetki. Ej, ale sztosik, mamy koniczynkę. Mega mi się podobała. To jest, no obstawiam, to są raz, dwa, trzy, czterolistna koniczyna. Zobaczcie sobie, prezentuje się świetnie. To będzie moja, mam nadzieję, szczęśliwa koniczynka, która sprawi, że trafimy jakąś mega rzadką figurkę, którą może akurat będzie doktor Volt. Lecimy dalej z tematem. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Czy to jest snowboard? Tak, snowboard już nam się trafił. Tak, dokładnie, zobaczcie, mamy snowboard, tylko że w kolorze pomarańczowym. Więc tak jak mówiłam, jak są w innych kolorach, to jeszcze pół biedy, gorzej jak będą dwie identyczne. Zobaczmy, co jest w kolejnej saszetce. Tym razem mamy pieprzniczkę. Patrzcie, ciekawe są też te figurki, które mają takie srebrne elementy. Też wyglądają na takie niby rzadkie, ale nie do końca. Może teraz dla urozmaicenia otwórzmy saszetkę z pojazdem i z figurką. Tutaj mamy brokuła. Brokuł jeden nam się już trafił. Tutaj, jak widzicie, jest to brokuł różowy, więc całkiem fajnie, że są dwa różne kolorki. Odstawię go sobie tutaj w tym miejscu. Zobaczmy, jaki mamy pojazd. No to w tym momencie mega się cieszę, ponieważ mamy pojazd nowy. Takiego jeszcze nie mamy. Z taką... Jejku, to jest chyba taka śruba. Może od razu sobie... Może odkurzacz niech wskoczy do pojazdu. Czy jak pojazd będzie jeździł, to ta śruba... Tak, widzicie to? Jak on jeździ, to ta śruba się kręci, więc super opcja. Ogólnie kwestia tych pojazdów jest fenomenalna, szczególnie że te ich bronie się ruszają w momencie, kiedy poruszamy tymi pojazdami. Jeśli chodzi o kwestię pojazdów, to zobaczę sobie jeszcze tą ulotkę, bo z tego co pamiętam, to też był rzadki pojazd do zdobycia. A nie, tutaj mamy tą samą uloteczkę. Ale pamiętam, że był jakiś złoty pojazd, z tego co mi się kojarzy. Okej, otwieramy kolejną. Ajajajajaj, aż chciał uciec, żebym się nie zorientowała, że jest to drugi brokuł. Ale brokuły są zdrowe, więc co by nie było, niech będzie. Lecimy dalej. Może zacznijmy od figurki. Tutaj mamy podkowę. Nie kojarzę, żebyśmy trafili już podkowę, więc w takim razie mega fajnie, zobaczcie. Ciekawe, czy uda nam się trafić wszystkie. Ale co by nie... Wow, ej, takiego to ja jeszcze nie mam. Wow,
Ej, widzicie to? W ogóle... Co to jest za straszny pojazd? Jaka potężna śruba! Może niech tutaj do tej potężnej śruby wskoczy pan Broku i... Mega się prezentuje. W ogóle kojarzy mi się to ostrze z takimi... Jejku, to były takie bączki, które się naciągało i one się same potem kręciły. Mega fajny, naprawdę mi się podoba. Zobaczmy, jeszcze w ogóle dwie saszetki z pojazdem. A, patrzcie, tutaj mamy. Jest złoty tutaj, ultra rzadki Power Jet. Dokładnie o to mi chodziło. Nie wiem, czemu tego nie ma w ulotce, ale tak mi się właśnie też kojarzyło. Ojejku, jakie słodkie, zobaczcie, jakie listki. Co to jest? Cytrynka? Czy jakaś kukurydza? Nie wiem, w takich dziwnych listkach, ale fajne, mega mi się podoba, śliczny, przesłodki. A jaki pojazd? Mamy drugą potężną hiperśrubę. Ojejku. Dobra, w takim razie do hiperśruby wskoczy miotła. Niech będzie miotła, niech ona sobie tutaj spocznie. I teraz może otworzymy kolejną, tym razem figureczkę. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Coś nowego, a jest to... Kask? Chyba jest to kask, bo na początku myślałam, że to jakieś, nie wiem, w sumie nie wiem, co pomyślałam, bo widzę kask, widzę takie kijki i zaczęło mi brakować nart, no ale mówię, dobra, no nie są to narty, więc chyba jest to po prostu kask. Zobaczcie, niech sobie zatem kask tutaj, ej, stój, stanie i lecimy dalej z tematem. Mamy kolejną rzadką figurkę, której nie mam, więc tym bardziej super ekstra. Cóż to jest? Wygląda jak jakiś kawałek sprzętu komputerowego. No, ciekawe, ciekawe, fajnie. No to w takim razie tutaj zamień się i tu będą moje rzadkie figurki. Może żeby lepiej się tutaj ta złota też prezentowała, to te grabie wrzucimy do pojazdu. Tutaj postawię sobie tą złotą. Pojazd ten śrubowy niech stanie w tym miejscu. Jeśli chodzi o kwestie rzadkości, to mamy 3 srebrne, 1 złotą. No gdzie jest ten doktor Volt? Ja się pytam. Patrzmy, lecimy dalej. Mam nadzieję, że w którejś paczce będzie. Ej, to jest luneta. Lunetę już mamy, ale lunetę mamy zieloną. To jest ciekawe, że te figurki trafiają mi się w dwóch różnych kolorach. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś adnotacja w tych opakowankach, że one występują w różnych kolorkach. Nie wydaje mi się. No ale co by nie było, chociażby tutaj ten odkurzacz, tego brokuła, mamy w dwóch różnych kolorach. Więc ciekawie. No dobra. Dla mnie spoko, no to może teraz kolejny pojazd i figurka to jest, o nie, najgorzej na świecie, to jest budzik albo jakiś zegarek. Zegarek to pół biedy, zegarki uwielbiam, ale jeżeli jest to budzik, to nienawidzę budzików, nienawidzę rano wstawać, to jest dla mnie najgorsza rzecz, jaka w ogóle została wymyślona na świecie. Uwielbiam spać, jestem potężnym śpiochem. I jest dla mnie największą karą, kiedy muszę wstać rano. Tutaj mamy kolejny pojazd, tutaj z tą rękawicą, więc ja go sobie odłożę, a do niego niech wsiądzie może kolejny odkurzacz i niech jedzie hen daleko. Bo odkurzacze już mamy. To zobaczmy. Fajnie by było, jakbym trafiła ten złoty pojazd i doktora Volta, no chciałabym. O, zobaczcie, jakie słodkie naleśniczki. Ojejku, uwielbiam naleśniki, tak, to jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę uwielbiam. Może nie z jakimiś tam dżemami, chociaż moja mama robi pyszne dżemiki i dżem truskawkowy nawet lubię, innych tak niekoniecznie, chyba że jakieś powidła, które nie są słodkie, ale naleśniki to
Chyba najlepsze są z Nutellą. To już kiedyś o gofrach mówiłam, że uwielbiam gofry z Nutellą i z truskawkami. No to naleśniki w tym samym smaku oczywiście również. Mamy tutaj śrubę i pojazd śrubowy. Zobaczcie, są różne kolorki, więc jak są w różnych, to okej. Okay. Do pojazdu śrubowego może niech wskoczy kran, pan kran. Zmieścisz się tutaj? Zmieścisz. No to wskakuj do pojazdu. Patrzymy kolejną figureczkę, a będzie tutaj goferek. To chyba jakiś znak, ponieważ mamy już dwa. Czyżby były gofry na kolację? Tego nie wiem jeszcze. Zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie. Może teraz kolejna figureczka. Co tutaj mamy? Mamy tutaj nową figurkę. Takiej jeszcze nie mam. Jest to jakiś podkoszulek, koszulka. Się żonobijka chyba nazywa. Chociaż nie, to powinna być biała. Ta jest zielona, więc no powiedzmy, że jest to koszuleczka. Koszulka niech sobie tutaj spocznie. A my otwieramy kolejny pojazd. To już chyba przedostatni, więc no liczę, że będzie złoty. Jakaś figureczka, której nie mam. Czy to jest grzybek? Jaka malutka w ogóle w porównaniu do pozostałych. To jest jakiś grzybek ninja? Grzybek muchomorek? No ciekawy. A pojazd to pojazd z rękawicą. Tak więc grzybku, wsiadaj na ten pojazd, a raczej do tego pojazdu i sobie tutaj, nie wiem gdzie cię upchnąć, a idź tutaj sobie usiądź. Czy w tej oto saszetce będzie doktor Volt? Albo złota figurka, ale wolę doktora Volta. Niech będzie to doktor Volt. Nie, jest to kapitan Mapa. Ech, mapę mamy, ale mamy mapę różową. No dobra, niech w takim razie będzie mapa. Została mi jedna saszetka z figurką i jedna saszetka z figurką i z pojazdem. Szansa na to, że będzie tam doktor Volt i złoty pojazd jest tak ogromna, że aż nic. Ale co by nie było, zacznijmy od pojazdu. No oczywiście, już stąd widzę, że nie jest złoty. Chyba go sobie po prostu zesprejuję, żeby mi nie było smutno. Ech, a czy tu będzie doktor Volt? Znowu kask. No dobra, no nic. Trochę mi smutno, nie będę ukrywać. Ale mamy ostatnią szansę na zdobycie doktora Volta. No jest to ultra rzadka figurka, więc no... Mimo, że mam dwa kartony tych figurek, wychodzi na to, że jest i tak to mała szansa na trafienie. Dobra, no mamy tutaj, jak widzicie, kolejną deskę. Jest to druga pomarańczowa deska, mamy też trzecią. Trzecią jest taka niebieska. No szkoda, liczyłam na to, że trafię na doktora Volta, trochę mi smutno. Ale chyba następnym razem muszę zrobić taką metodę na zasadzie, jak kiedyś się robiło, jak się zbierało te tazosy w chipsach, że było trzeba tam trochę pomacać i wtedy wyczuć, czy coś jest w środku, czy nie. No nie wiem, czy uda mi się tutaj wymacać doktora Volta, ale no fajnie by było, gdybym go trafiła. Niestety w tej serii się nie udało. Nie wiem, czy będę kupować jeszcze kolejne figurki. Szczególnie, że mam ich tutaj naprawdę mega sporo. Chociaż no chciałabym mieć doktora Volta i chciałabym mieć też tutaj tą nakrętkę. Też mamy do zdobycia jeszcze jedną złotą figurkę, bo tą mam. Kluczyk mam, to bym chciała. O, to jest fajne, takie śrubki. Fajne, ładnie wyglądają. Ojejku, jaki ładny złomek. Zobaczcie, naprawdę spoko wygląda. Tą mam i ten też. Czyli wychodzi na to, że z 6 srebrnych figurek mam 3 i z 2 złotych jedną. No i oczywiście ultra rzadkiego doktora Volta nie trafiłam i tego ultra rzadkiego złotego pojazdu też nie trafiłam. Ciekawe, czy jest możliwość trafienia w jakiejś gazetce albo kupienia w jakimś zestawie.
tego pojazdu albo jakieś właśnie rzadkie figurki z tych, które są tutaj dostępne. Porozglądam się w sklepach, zobaczę, a jeżeli wy już o tym wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Ewentualnie po prostu wybiorę się na zakupy i poszukam, żeby mieć tutaj pełną kolekcję tych Super Finksów. A tym samym też dziękuję wam za odcinek. Dajcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobał i chcecie ich więcej. Tym samym pamiętajcie również o subskrypcji kanału oraz o pozostawieniu komentarza pod filmem. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!